Cześć kochani. Mamy kolejny dzień, walki. Dzisiaj będziemy sobie walczyli z zamkiem w Turanie z 2005 roku. Ostatnio robiliśmy w golfie chyba piątce, no to dzisiaj zrobimy sobie Turana. Troszkę inaczej, bo tu trzeba to niestety poszycie, drzwi się nie ściąga i trzeba ściągnąć sobie tą wewnętrzną osłonę. Jak to się po polsku nazywa? Panel? Może i panel się nazywa po polsku. Jeszcze parę lat w Anglii całkiem zapomnę polskiego. Dobra, od dołu są dwie śrubki, które sobie wkręciłem. Zobaczymy, czy jest więcej. Chyba nie ma. Dobra, znajdziecie tu pod tym są następne dwie, dużo większe. No, są dużo większe, bo na 30 torce. Tak mi się wydaje, że to będzie chyba wszystko, jeżeli chodzi o śrubki. Reszta to zatrzaski. Dobra, zeszło. Dół nam lata i on teraz do góry dochodzi pewnie też, znając życie. Dobra, to od instalacji podczepia linki. Do otwierania. I powinny tu zostać, ale oczywiście wyjęły się i to wszystkie w odwrotny sposób niż powinny. Nie wiem, czy będzie widać, ale zaraz wam pokażę. Mamy jeden. Wyjął się po chińsku. Ale w taką temperaturę nienawidzę robić jakichkolwiek plastików, papicerek. Bo plastik robi się naprawdę plastikowy. Bardzo łatwo pęka. Jak jest ciepło, to wszystko jest w miarę elastyczne. I w miarę łatwo wychodzi. A nie taki cyrk jak dzisiaj. Po metalowe, takie specjalne do wyciągania tych kołeczków. O, powinno wyjść sobie w teorii. O, widzicie, jeden wyszedł. Zobaczcie, na jakiej zasadzie to działa. Nie wiem, czy widać. To ma być siedzieć w tapicerce, w drzwiach, znaczy no, w tym panelu. Jak się panel dopycha, to ten kołeczek wchodzi do środka i tu nam się rozszerza, tak? Teoria. Co innego, praktyka co innego. Dobra, wyjmę wszystkie i włączę dalej.
Dobra, kołeczki powyciągane. W sumie tylko 4 były. Jeden na drzwiach został. No nie, jest jeszcze jeden tu pod spodem, ale dobra, później się nim zajmę. Teraz tak, trzeba sobie podczepiać te instalacje wszelkie od głośników, od tego modułu, od centralnego zamka, od szyb. Bo musimy sobie tą płytę ściągnąć w miarę, żeby nam się to miejsce zrobiło, w tym miejscu, żeby się do zamka dostać. Czerwone zaczaski, trzeba je wysunąć, to dopiero się kostki wypinają, tak? Czerwony zaczask, kosteczka. Dobra, idę po pistolet, odkręcimy sobie tu 20 śrubek dookoła, na 10 kluczyk. Zaczynamy. Ważna sprawa. Trzeba sobie zdjąć tutaj dwie zaślepki. Z tego panelu, co zdjęliśmy, albo kolegę poprosić, albo z panelu, co zdjęliśmy, wyjąć sobie przełącznik. Będziemy musieli jeszcze szybę ustawić w odpowiednim momencie, także wepnę sobie te dwie kosteczki z powrotem. Te dwie dziurki tutaj musimy się odczepić od szyby. Dobra, wracam sobie cały ten panel tą kostką. Dobra, ja mam uniesioną szybę już. I to jest taki moment, że przez te dziurki tutaj będzie widać następne śrubki. Tam jest taki ścisk, co trzyma nam szybę, tak? W tym mechanizmie podnoszenia. Śrubki mniej więcej są te same jak te, tak? Na kluczyk 10. Także możemy to poluzować tylko chyba sobie. Nie trzeba ich nawet wykręcić w całości. Z tego co pamiętam. Człowiek głowy sobie nie dam obciąć. Przekonamy. Dobra. I teraz, kochani, tą listwę sobie ściągnijmy ostrożnie. O. Nie zegnijmy, bo jak się raz zegnie, to już się jej nie założy. I teraz spróbujemy sobie szybę tą wyjąć. Szyba nam poszła do góry. Ja ją sobie czymś zaraz przykleję. Taką zwykłą taśmą sobie szybę przykleiłem do góry. Także to możemy spróbować sobie już ściągnąć. Tu jeszcze jest miękka, też można by to wepchać sobie do środka. Gumową do środka. Kostki wypiąć. Jakbym coś robił źle, to wybaczcie, ale nie robię tego rutynowo. Raz na miesiąc może, albo i rzadziej. Także gdzieś tam. O, nie wiem. To są jeszcze dwa kołeczki, takie dziwne. Do plastiku musimy sobie je wepchać do środka puknięciem. Najlepiej. Albo takim mocnym puknięciem, z tego co pamiętam.
wepchanie tych kołków z środka rozporowych, trzeba wepchać resztę też do środka. To najlepiej malutkimi takimi kombinerkami albo takimi szczypcami małymi. Dobra, idę po nie. Idziemy dalej. Wybranie do golfa piątki, to w golfie to pięknie się to robi. Niestety to już nie jest tak pięknie. Wpchnijmy sobie tą gumę też tutaj do środka. Od zamka. Fajnie by było, jakby to można było łatwo zrobić. To są te dwa kołki, które wpychaliśmy. Idę po jakiś haczyk jeszcze. Zobacz, ile narzędzi potrzeba. Coś takiego. I tą kostkę. Pamiętajcie, praktycznie wszystkie kostki Volkswagena, jakbyście odpinali. Chciałem wam pokazać, ale nie będzie, nie widać. Ale nie tego typu, tylko te inne. Z tym zatrzaskiem takim na palce. Pierw dopychamy do środka, a dopiero zatrzask i pociągamy. Dobra, zostawiamy sobie ten panel na podłodze. Bo to jest jeszcze cała instalacja elektryczna. Tutaj to nie będzie przeszkadzało. Się brać za demontaż naszego zamka. Dobra, tam chyba trzeba klamkę ściągnąć i zobaczyć. Dokładnie, malutka zaślepka. I tak jak przy golfie było, tak samo jest przy tym. Luzujemy sobie śrubkę. Chwilę obraca pierścień i pozwoli nam wyjąć to takie miejsce, w którym powinien być zamek, ale od strony pasażera wiadomo, że go nie ma. W Polsce będzie troszkę inaczej, bo to będzie strona by była kierowcy, tak? No tu jest pasażera. Bardzo ważna rzecz, pamiętajcie, że wyciągacie to, odkręcacie tą malutką śrubkę na torksa, klamkę tutaj coś w tym miejscu ciągniecie i dopiero tą śrubkę w tej pozycji, jak jest klamka pociągnięta, odkręcacie. Inaczej narobicie sobie troszkę kłopotu i roboty. Po odkręceniu tej śrubki, wyjęciu tego, ta klamka zostaje nam w tym miejscu, jest luźna. Tam jeszcze na niej jest linka, ale to już można sobie odpuścić. Linkę tylko zrzucamy i tą klamkę całą zostawiamy sobie, z tego co pamiętam, w zamku. Dobra, podejrzewam, że nasz zamek można już wyjąć. Idę po kluczyk. Taki jest kluczyk do naszego zamka.
na kolana. I tak pół życia na kolanach człowiek spędzi, ale nie szkodzi. Śrubeczki z boku te odkręcamy, widzicie? I sobie to położę bezpiecznie. I to jest nasz zamek. Ściągamy tą białą osłonkę. To jest parę zatrzasków tylko w niej. Tu w środku na przykład jest jeden, tu jest drugi, jeden, drugi i trzeci. Trzy są w sumie. To założymy na nasz nowy zamek. Co jeszcze musimy ściągnąć? Oczywiście obydwie linki. Tą tutaj też można podważyć śrubokrętem. Nie będzie to proste, ale da się zrobić. Zeszło, zeszło. Dobra, jest jedna linka. I tu jest taki haczek, ona tam wchodzi sobie. I jeszcze tą króciutką linkę, zobaczcie. Ona sobie nasz zameczek ciągnie. Pociągamy, trzymamy sobie palcem i ściągamy. Dobra, na chwilę wyłączę, bo telefon leży sobie na nowym zamku. Leży już na starym zamku, nowy sobie bierzemy, wkładamy krótką linkę, czyli znowu ten haczek ciągniemy sobie. Teraz coś zobaczę. Sprawdziłem. Wkładamy sobie nową lineczkę. Wkładamy sobie tą długą linkę. Tutaj, w to miejsce. Wciskamy od tego zatrzask. O, już nam weszła. Działa. Działa. Dobra. Właśnie, biała obudowa. W tej pozycji. No sobie składamy. Tu jeszcze pod spodem jeden zatrzask, element, który musi wejść na swoje miejsce. I nasza linka tam sobie też musi z tyłu wejść. Pamiętajcie. Tą tutaj dziurkę. Człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. O, dobra, możemy zatrzaskiwać. Dwa, trzy. No, tak ma wyglądać po służeniu. Działa, działa. Dobra, z linką na wierzchu, pamiętajcie, wkładamy sobie zamek z powrotem do środka.
skręcamy. Dobra, idę teraz. Zanim w całym panel złożę wszystko. Załóżmy sobie to. Żeby nam się to wszystko ładnie zatrzasnęło. Bo na przykład jak było źle złożone, pierścień nam się przesunął. To wkręcając tą małą śrubkę, nam się to nie zatrzaśnie. I będziemy musieli to wszystko od nowa rozbierać. Także. Ale no nie kraczmy. Mam nadzieję, że to jest wszystko tam dobrze złożone. I że będzie ok. Idę tam. Tą małą linkę nie zapomnijcie wczepić na klamkę. Skręcone, złożone. Jak będziecie tą małą śrubeczkę z boku drzwi wkręcać, trzymajcie sobie klamkę na otwartym, delikatnie. W którymś momencie poczujecie, że klamka nam pyk i wpadnie do środka. Teraz tak. Kostkę wypnijmy sobie do zamka. Włóżmy to coś, nie wiem po co. Może mi podpowiecie w komentarzu. I włóżmy sobie cały panel. Włożone, tak? Wszystkie zaślepki gumowe trzeba sobie teraz podkładać tak samo z powrotem. Żeby na... nie dmuchało, nie dmuchało. I tutaj. Tak. Wyciągnę to na wierzch. Teraz krótko dookoła. Na swoje miejsce. Dajcie sobie szabelkę wczepić. Sobie ręką z tyłu pomóc. Sorry, że zasłaniam. A chciałem wam pokazać mniej więcej jak całość wygląda tej roboty. To będzie trochę przydługi filmik. Będziecie przewijać. No ale... przynajmniej macie dowód, że nie trwa to parę godzin, tylko parę minut, tak? No, pół godziny może. Wiecie co, to skręcam sobie parę śrubek, to mi się przestanie tak latać. Będziemy opuszczali szybę do dołu. Dobra, dam na chwilę pauzę. Dobra kochani, poskręcane te śrubki dookoła. Te gumowe wszystkie zaślepki pozakładane. W międzyczasie, zanim to wszystko poskręcałem, musiałem jeszcze raz ten panel ściągnąć, bo te białe kołeczki, które wepchałem do środka na początku filmiku, jak to rozbierałem, zostało sobie w środku oczywiście, co nie? No tak teraz jak się gada, zamiast pracować. Dobra, mniejszą większość rozebrałem, powkładałem.
Nie wiem, co miał Helmut na myśli naprawdę z tymi zaczaskami. Powodzenia wam życzę w ułożeniu tych kopów z powrotem. Chyba najwięcej roboty to zajmuje z całej tej wymiany tego zamka. Dobra, co tam zostało? Szybę zrzucić z powrotem w prowadnicę swoją. Na swoje miejsce skręcić i założyć ten panel cały. Dobra, walczę. Jest tam, gdzie być powinno. Możemy sobie to skręcić kluczykiem i przetestować za chwilę. Delikatnie z wyczuciem, aczkolwiek z szybą się nie powinno nic stać. Tam są takie gumowe podkładki. Dobra, wiecie co? Podłączę sobie kostkę. Zobaczymy, że szyba jeździ tak, jak powinna jeździć. Dobra, pojechała do góry. Pojechała na dół. Jedzie do góry. Dobra, kanapa idzie do góry, co ją zaprogramujcie, czyli trzymajcie przycisk do góry, aż wam kliknie tam w sterowniku, żeby ona później na automacie jeździła góra dół, nie zapomnijcie. To mamy, to co nam zostało? W sumie włożyć trzy zaślepki, tą malutką z boku. Te dwie od szyby. Dobra. I wyjąć ostatniego tego kołka wrednego. Wkładamy sobie te kołki wszystkie z powrotem do panela. Dobra, dam na chwilę pauzę. Dobra, kołeczki już siedzą w panelu, także zakładamy sobie sam panel. Czyli tak naprawdę mamy jedną kostkę do wpięcia i jedną linkę do założenia, a no to taki plastikowy zaczask. I tutaj ja też wszystko trzymać. O, kliknęło sobie. Znak, o, a listwa, widzicie? Nic nie mówicie, że listy nie założyłem. Listwa założona. Mamy dwa rowki na listwie od góry. Pamiętacie, że panel wchodzi w drugi rowek, dobrze? Jest pierwszy, bo ona będzie stała na później. Zaskiwać sobie. Pamiętajcie, żeby te kołki nam pasowały w dziurki, tak? Nie walcie ręką na oślep. Dobra, dam pauzę na chwilę.
nie będziecie oglądali moich pleców. Założony. To co skręcamy? Skręcamy sobie te duże śrubki od rączki, którą otwieramy drzwi. Wszystko tu jest. Droga, możemy sobie tę rączkę włożyć z powrotem. Zobaczmy, czy ma wejście założone, upewnijmy się. To sobie zacześnijmy. No i zostały dwie na dole. I cała robota zrobiona. Do kościoła się trzeba iść. Swoje na kolanach odrobiłem. Zdrowaśki w międzyczasie. Myślę, że święty Piotr tam mnie wpuści do bramy. Chyba, że jak w kabarecie będzie, że Polacy pod bramą. Dobra. Wszystko, nic nie zostało. Będziemy sobie testowali teraz. No i działa. Dobra, działa idealnie. To się pożegnam grzecznie, kulturalnie. Dzięki za mile spędzony czas ze mną. W miarę możliwości będę nagrywał następne filmiki. No i w miarę możliwości proszę. A nie to. Dobra, na razie.